Mój przepis zaczynam od ubicia 3 jajek. Ubijając je będę dodawać ksylitol albo cukier. Około połowę, 3/4 szklanki. Więc ubijamy jajka, dodając cukier. Piana z białek z cukrem jest już gotowa. Teraz do masy dodaję inne składniki ciekłe, czyli olej oraz jogurty. 2 małe jogurty, jogurty gęste, mogą być typu greckiego albo gęsty jogurt. Ważne, żeby wcześniej wyjąć je z lodówki. Składniki takie jak jajka czy jogurt powinny mieć temperaturę pokojową. Teraz wszystko jeszcze raz przemieszam w robocie. Teraz do ciasta dodaję suchy składnik, czyli mąkę, którą przesiewam przez sito. Całość mieszam drewnianą szpatułką, delikatnie, żeby ciasto nie straciło puszystości. Teraz całość przekładam do blaszki. Teraz na ciasto wykładam owoce. Owoce mogą być przeróżne, u mnie są to jabłka i gruszki, mogą być to borówki, porzeczki, jeżyny, maliny, śliwki świetnie się sprawdzą z ciastem jogurtowym. Ciasto wkładamy teraz na 175 stopni do piekarnika na około 40-50 minut. Ciasto jest już gotowe, właśnie wyjęte z piekarnika. Wszystkim życzę smacznego!